Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i ponownie jak co tydzień jest ze mną Lewy, witam cię. Witam. I witamy w kolejnym odcinku Mando, po prostu kolejny odcinek Mando, piąty już teraz odcinek, coraz bliżej do końca i wchodzimy dzisiaj w drugą połowę, tą zdecydowanie dla nas lepszą, można spokojnie to powiedzieć. Tak. No to po prostu bez zbędnych słów więcej, przejdźmy do rzeczy. Dobra, zacznijmy od samego początku, czyli wracamy na Nevarro, naszą ukochaną planetkę, naszego ukochanego pana Griffa Cargi, która w pierwszym odcinku nas nie zadowoliła, wątek IG-11, ale teraz wracamy na nią z wątkiem piratów, czyli jedną z naszych ulubionych rzeczy, bo piraci po prostu są super. Piraci są super i nie ma co więcej mówić. Tak, ja wiedziałem, że oni powrócą, nie? Bo to tak się w pierwszym odcinku było widać, że to z nimi będzie coś więcej. Tak bo jest. Oni by nie porzucili tego wszystkiego. Tak, o. Nie, to akurat jest wątek, który wprowadzili po to, żeby był dalej. Jakby był zbyt dobry, tak. Żeby go porzucić. Mega mi się podoba klimat tych piratów. Ten ich statek, w ogóle to wszystko jest świetnie dla mnie ogarnięte. W ogóle stery tego ich promu wielkiego kosmicznego, super to wygląda. No, to wygląda top. I też odnośnie właśnie Griffa Cargi. Podoba mi się, że to jest jedna z niewielu postaci, która przeszła jakąś drogę w ogóle w tym całym serialu. Tak, to jest akurat rzadkie, więc... Fajnie go widzieć, jak się różni między pierwszym sezonem, a teraz trzecim, jak mu się zmieniła w ogóle mentalność, jego priorytety i w ogóle, nie? Dalej ma te swoje zwyczaje łowcy nagród, ale to same pozytywne cechy wyciągnął z tego bycia łowcą nagród. I tak. Przekłada to na bycie tym rządcą. Nie, szacownym rządcą. Tak, szacownym rządcą. Tak jest. No i dobra, atakują go piraci, no to dzwoni po pomoc. Dzwoni na 112. Tak, wysyła on wiadomość do Nowej Republiki. I tutaj po prostu w tej scenie, na tej bazie Republiki, ja aż się ze szczęścia popłakałem, jak zobaczyłem, że no tam on odtwarza sobie tą wiadomość i siada obok niego Zeb. To jest postać z rebeliantów, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest pierwsza postać z rebeliantów w live action, bo wcześniej w Łotrze 1 był Chopper, czyli Astro Droid, ale on się pojawił dosłownie w tle i w sumie tyle, więc można uznać, że to jest pierwsza postać z rebeliantów w live action i mega mi się podoba to, jak on został zrobiony i jak w ogóle został wkomponowany w ten odcinek. To cameo ma sens, tak, bo... że po prostu on sobie jest w armii, znaczy w flocie Republiki. Tak, on nie było potrzebne jakoś bardzo, bo tam mógł być jakikolwiek żołnierz Republiki, więc walnęli sobie akurat Zeba, który ma to sens, że on tam był, nie to co w Księdze Boba Fetta, gdzie nagle z pod ziemi wyskoczyła Ahsoka i powiedziała, no się ma, ja tu jestem, już sobie teraz wracam do siebie, nie? No to jest to. Więc takie cameo dla mnie są spoko. Tylko szkoda, że było go tak mało. Mam nadzieję, że pojawi się w Ahsoce, w jej serialu. Na pewno, skoro ma się pojawić Ezra, to się pojawi też Zeb i może i też reszta załogi. W ogóle też coś się mówi, że niby w kolejnych odcinkach Mando jeszcze ktoś ma się z załogi duch, oni się nazywają, tak? Załoga ducha. Tak. Z załogi ducha ktoś jeszcze ma się pojawić, ale to... No mamy Zeba już, nie? Tak, to się okaże, ale no mówię, ja na początku miałem po prostu laga, czy to jest na pewno Zeb. Tak, to był Zeb. Ale znaczy... no w napisach końcowych było napisane, że to jest Zeb, więc no to jest Zeb, zresztą ma tego samego aktora głosowego i w polskiej, i oryginalnej wersji językowej. Tak, w polskiej tak. Więc no to jest Zeb. Ja tylko wiedziałem, czy ja wiedziałem, że to jest postać z Rebeliantów, nie wiedziałem jak się nazywa, ale dla mnie na pierwszy rzut oka akurat było widać, że to jest Zeb. Tak, no i przechodząc dalej, ten pilot, nie pamiętam jak on się nazywał. Kapitan. Dobra. Leci do Nowej Republiki, mamy ponownie panią oficer Moffa Gideona. A, pani oficer. I mi się wydaje, że on ją rozpoznał. Raczej Wątek tak. Wątek się na nią patrzył, on ją ewidentnie rozpoznał. I tak w ogóle ta postać więcej miała to zrobiona w tym odcinku niż główny bohater, ale to mnie... Jak zwykle zresztą. I podoba mi się dalej to, że Nowa Republika i Imperium to jest absolutnie to samo. Po prostu zmienił się zarządca. Postawmy znak równa się, widzowie. Tak. Generalnie to jest to samo, tylko że wszyscy się uśmiechają i są kolorowe stroje. W sumie to tak. No i dobra. No nie... tak, no bo już nie ma strojów szarych, tylko są niebieskie i to znaczy, że w tym się różni Republika od Imperium. Metody są niebieskie te same. I brązowe jeszcze, bo ten pułkownik był brązowy. Tak, dalej nie będą pomagać tym, którzy nie są w systemie, no bo się nie opłaca pomagać tym, którzy nie są po naszej stronie, nie? No oczywiście, oczywiście. Gdzie na przykład mogliby im pomóc i wtedy Nevarro mogłyby potencjalnie dołączyć do Republiki. No właśnie, tak pomoc, w ramach więc... takiej po prostu wdzięczności za pomoc, nie? Tak. Ale wiesz, ale imperialne jest... metody, jak to mówiła pani oficer, nie? No maszyny od Imperium zniszczyli, ale metody używają te same. Oczywiście, oczywiście. Jak żeby inaczej. No i nasz kapitan nie otrzymuje pomocy od Nowej Republiki i zgłasza się do Mandaloria. I fajnie użyli tutaj tego droida, którego Mando kupił tam w drugim odcinku bodajże.
Tak. To fajnie go tu użyli jako tego sposobu, jak on znalazł tego droida. Tak, bo to jest rzecz, o której my byśmy nie pomyśleli, bo znaczy tam było coś wspomniane, że ten droid był tam w rebelinie, ale nikt by nie pomyślał, że to w taki sposób zostanie pociągnięte. To jest to, o czym ja mówię. Ciekawe. Dużo rzeczy, które jest wprowadzanych, nie jest ciągniętych dalej tutaj w Mando. A to zostało wprowadzone, zostało pociągnięte dalej w taki fajny sposób. Znaczy trochę takie to było leniwe scenopisarstwo, ale na to oko, było tak lepiej niż ten, lepiej niż w innych przypadkach. Tak. Podoba mi się tutaj, jak Paz Wisla przeszedł większą drogę niż Mando w tym sezonie. Jakby Paz Wisla, on jak robi niewiele, tak, ale z drugiej strony wiele. Się przekonuje. Tak. Tak, on jak już się pojawia i ma coś zrobić, to daje z siebie maksimum. Tak. Podoba mi się to, jak on do takiej niechęci do Dina, no bo on w pierwszym sezonie wziął ten Beskar, układał się z Imperium, no i później zciągnął hełm, był apostatą. Przez to, że uratował tego jego syna, on teraz będzie szedł za nim, nie? Bo udowodnił mu, że jest wart tego. Da się. Pas. Przemowa jego, to ja się spodziewałem, że on tak zmieni narrację, no bo to jakby widzieliśmy go w zwiastunie, jak na Nevarru walczy, no to musiał w końcu się zgodzić, nie? No tak. Ale fajnie to robiło taki, że tak powiem, klimat. O, to jest dobre słowo właśnie. Chciałem ci podpowiedzieć słowo klimat, co dobrze powiedziałeś. No i właśnie to jest to, jakby to jest takie dziwne, że Paz Vissa ma jedną przemowę po prostu, nie? I z automatu ta przemowa jest taka bardziej niż przemowa Mando, która była chwilę wcześniej. Tak, bo on dosłownie, mówię tutaj, tą jedną przemową pokazał cały swój rozwój w serialu dosłownie. Który ma. Zacznijmy od tego, że on ma rozwój. Tak, który przeszedł, a Mando już od połowy drugiego sezonu się nie rozwija. No postawmy sprawę jasno. I tak będę co odcinek narzekał na to, że Mando się nie rozwija. Dobrze, widzowie, pilnujcie, żeby lewy tutaj ten. Jeżeli lewy w którymś odcinku nie wspomni o tym, tak, a jeśli nie, to jeśli lewy tego nie zrobi, to macie w komentarzach mu to napisać, że lewy, nie wspomniałeś w tym odcinku o tym. Tak. No i dobra, no i przechodzimy dalej już do samej sekwencji walki, czyli całej reszty odcinka, która, jak dla mnie, jest dobra. Po prostu dobra. Tak, na dobrą sprawę ta walka po prostu wygląda fajnie. Miałem nadzieję, że w tym odcinku się jeszcze pojawi Hondo, ale no raczej już go nie zobaczymy w tym sezonie. Niestety nie, ale... W tym roku wychodzą dwa seriale, ten, w którym może się pojawić, więc jeszcze jest nadzieja, że Hondo zobaczymy w live action. Ahsoka i Skeleton Crew, na co ja bardziej bym stawiał na Skeleton Crew niżej na Ahsokę. Znaczy, to i to jest prawdopodobne, bo drugi, jakby Ahsoka tam jakaś część sezonu ma współpracować z rebeliantami, więc Hondo był z niej połączony w serialu, ale Skeleton Crew bardzo jest prawdopodobne, bo to jednak będzie o przemytnikach, no to Hondo tam idealnie by się pasował. I przechodząc dalej, podoba mi się też tutaj, co też Din powiedział w tej swojej przemowie wcześniejszej. Tutaj mały zalążek tej drogi, że tak powiem, był, że on chce przyjąć tą działkę na Nevarro i że on chce iść dalej. I tu faktycznie było fajne, że ci wszyscy Mandalorianie stwierdzili, że dobra, dość, nie ukrywamy się już jak szczurzy, tylko trzeba wyjść i żyć normalnie, nie? Tak, to jest fajny rozwój. No i też, że na koniec potem otrzymali tą ziemię na Nevarro, co jest w sumie takim powrotem do korzeni po pierwszym i drugim sezonie. Bo w końcu nie zostali wypędzeni z Nevarro, nie? Bo oni w pierwszym sezonie po tej walce tam właśnie z tymi najemnikami Griffa, no to oni uciekli i się chowali, nie? Tak, i to jest właśnie taki fajny powrót. I mówię, no też o ironio, Griff, jaką tu też drogę przeszedł, nie? Że w pierwszym sezonie nasyłał na nich najemników, a w trzecim sam bawiał ich o pomoc i dziękował, nie? Dalej istnieje syndrom Boba Fetta, czyli wszystkie postacie się rozwijają, tylko nie Mando. Tak, znaczy to przynajmniej nie został wywalony na cały odcinek jeszcze, przynajmniej ty, ale tak, ale Dina w tym odcinku w ogóle nie ma, nic konkretnego nie robi. Ja bym o wiele bardziej wolał zobaczyć serial o Bo-Katan, o Paz Wisli czy o Zbrojmistrzyni, bo Zbrojmistrzyni jest dla mnie mega ciekawa postać, o Bo-Katan, Bo-Katan. O, i wiesz co? Ja nawet mam pomysł na serial, słuchaj stary. Bo teraz tak, przejdźmy już do tam dalszej części odcinka po bitwie, bo o bitwie w sumie nie ma co mówić, ona była po prostu fajna i tyle. Po prostu fajna bitwa. Tak, no i potem jest ta rozmowa Bo-Katan ze Zbrojmistrzyni, która w ogóle czapki z głów i to dosłownie, kiedy Bo-Katan zdjęła hełm, bo jej pozwoliła na to Zbrojmistrzyni, czego ja się nie spodziewałem. O tym też chciałem wspomnieć właśnie. Dobra, to wspomnij i ja dokończę zaraz to moją myśl. Właśnie, że ta Zbrojmistrzyni po pierwsze, no, że jest postacią, której zdecydowanie za mało jest tylko zrzucana do roli takiej, że będzie gadać o obyczajach i o tym, że robi zbroje. To mów teraz o Bo-Katan, bo ja coś właśnie bardziej rozbudowaną wypowiedź chciałem powiedzieć, więc dobra. Oddaję ci głos.
dziękuję. No i właśnie chodzi mi o to, że tutaj, no, jakby, no fakt, Zbrojnicy 3 nie pełniły takiej jakby senseiowy, jakkolwiek to nie brzmi. I no tam powiedziała właśnie Bo-Katan, co robić, nie? I Bo-Katan teraz leci sobie tam zbierać tych wszystkich Mandalorian, nie? I strzelam, że pewnie dojdzie do tego, że tam w ostatnim odcinku ona przyleci z całą hałastrą i oni tam będą, wiadomo... Znaczy nie, to pewnie będzie pokazane w tym sezonie. Przecież na tym się skupia sezon, co? Ja uważam, że to by się będą przed, po prostu teraz przeplatają wątki Dina i Bo-Katan w tym serialu. To właśnie wiesz, co ja bym inaczej zrobił. Że teraz 6-7 zajmie mi się czymś innym, ale mogę skończyć... Ty byś mógł to zrobić inaczej, ale to jak będzie, to jest przesądzone raczej. I właśnie chciałem powiedzieć, jak ja bym to zrobił. Teraz 6-7 odcinek zajmie mi się czymś innym, w 8 odcinku przelatuje cała hałastra, a potem zróbmy serial, gdzie jest pokazane, jak Bo-Katan w ogóle zebrała tych wszystkich ludzi. No, i mamy serial ma Bo-Katan. Coś takiego. Nie ma, ale to byłoby super. Znaczy ja uważam, że to by było takie trochę bez sensu jednak. A dostalibyśmy serial Bo-Katan. Serial Bo-Katan to by było zmarnowanie kontentu, bo nie można zrobić wiele ciekawszych rzeczy, chociażby osadzonych między wojnami klonów a Mandalorianinem. W tych czasach jeszcze Imperium, ale zmieniając lekko ten dalej w klimacie Bo-Katan, podoba mi się to właśnie, jak zbroi mistrzyni kazała ściągnąć ten hełm i że wszyscy Mandalorianie spoko, mieszkamy na Nevarro, podoba nam się, przestrzegamy obyczajów i tak dalej, ale jej jest wciąż mało. Ona już nie chce odtwarzać powolutku tego kultu, tylko ona chce wszystkich Mandalorian albo z nią, albo przeciwko, nie? Nie ma nic pomiędzy. I mi się wydaje, że na końcu tego serialu Zbrojmistrzyni zostanie, że tak powiem, obalona. Bo ona tu, jej już trochę się zaczyna, znaczy może nie obalona, bo jej już tutaj zaczyna trochę odklejać, że tak powiem. Ona już jest coraz bardziej... Takie zapędy wielkie, nie? Zapędy takie potężne. Tak, ona chce teraz zdobyć tą Mandalorę i mi się wydaje, że ona może być w serialu coś takiego, że oni zdobędą tą Mandalorę i ona będzie miała coś takiego, że mają Mandalorę, to teraz podbijamy wszystkie inne planety, nie? Nie. I że teraz... Znaczy, ja nie mówię, że tak będzie coś takiego w serialu, tylko że ona będzie chciała to ona zrobić. Ma zapędy. Tak. Chodzi o to, jak co ona by chciała, że on i jest coraz więcej, im więcej osiągają Mandalorianie, tym więcej jeszcze ona chce, nie? Bardziej w tym sensie, to wiadomo, że nie będzie przecież podbojów, no bo to już by nie byli protagonistami na dobrą sprawę, byliby niczym by się nie różnili od Imperium. Tak, to po pierwsze, a po drugie nie może być takich podbojów, bo historia musi być ich tak poprowadzona, że oni finalnie muszą być jakimiś takimi, powiedzmy, małym, wiesz, no bo najwyższy porządek by wtedy nie powstał, gdyby Mandalorianie zdobyli sobie jakieś wielkie Imperium, no to się nie da. Ja dlatego nie twierdzę, że tak będzie, ja chciałem tylko tak zobrazować to, jakie ona ma ambicje, nie? Okej. I takie obalenie byłoby całkiem spoko, w sensie jakaś taka, wiesz, walka o władzę, coś takiego, nie? I nagle wkracza Din w końcu z mieczem, bo w ogóle, jak dla mnie, ja miałem takie poczucie... On używa za mało miecza. Tak. I wiesz co? Jak była ta przemowa, ja czułem, że on wyciągnie miecz. Miałem takie przez chwilę wrażenie, że on wyciągnie ten miecz, zwłaszcza, że był miecz wspomniany w scenie powtórkowej, nie? Więc miałem takie poczucie, on wyciągnie miecz. Tak mnie zastanawia, dlaczego jakby on nie jest przywódcą, skoro ma miecz, nie? No Zbrojnicy właśnie. Nie, dlaczego? Na dobrą sprawę. Skoro oni tak przestrzegają obyczajów, to Din powinien rządzić. I dlatego... Dlaczego Din nie może? Dlaczego ten miecz jest dla niego aż tak ciężki? Nie wiem. Naprawdę w sensie, nie wiem, jakby... On jakby trzymał jakąś niesamowicie ciężką broń, przecież miecze świetne raczej ciężkie nie były. Jakimś cudem Moff Gideon normalnie go używał, a Moff Gideon raczej jest... Każdy poza Dinem umie go Moff używać. Moff Gideon, Bo-Katan... Złapie do ręki i nagle umie. No małe to tam go nie liczymy, bo małe to jest jednak potężna postać. Ale Moff Gideon, Bo-Katan, kto jeszcze miał miecz? W Rebeliantach chociażby ta. Sabin pierwszy raz w życiu bierze miecz świetny do ręki i zaczyna nim wymachiwać bez problemu. No to czemu nie Mando? No właśnie. Maul też zdobył mroczny miecz bez problemu, chociaż on był akurat Sithem, więc on był wprawiony w używaniu miecza. Maula nie liczymy, Maul to co innego. Tak, no ale chociażby Sabine, która w żaden sposób nie miała do czynienia z mieczem, wzięła i umiała już nim, znaczy no nie umiała walczyć, ale umiała podnieść go chociażby. No, zawsze coś. Więc... I też bawi mnie bardzo fakt, że Zbrojmistrzyni, gdzie nie, jakiej sytuacji by nie było, z czym by nie walczyła, zawsze lata z tym młotem i z kluczem. I dosłownie ona tym nawet daje radę. Ona lepiej sobie radzi z młotem i kluczem, niż niektórzy z blasterami, czy nawet z mieczami. Tak, jak na tego potwora w pierwszym odcinku też leciała z młotem i kluczem. No. Mnie to rozwala autentycznie. Nie było chociaż jednego blastera dla niej? Nie. Skończyły się. Nie było na zbyciu. Tak. I w sumie najciekawsza rzecz w tym odcinku. A jeszcze... Przepraszam, wracając. Wspomnieliśmy, że Bo-Katan ma szukać Mandalorian, nie? No bo ta komisja dostała. I ostatnio coraz więcej plotek w Mandalorianie się sprawdza. Na razie wszystko się sprawdziło. Do czego też potem przejdę. Ostatnio były głosy, że w Mandalorianie ma się pojawić Fenn Rau. To jest gość, który tam jest z tego uniwersum rebeliancik Wojny Klonów. Mhm.
I on tam jednym z wyżej postawionych Mando. I ostatnio widziano jakby jego aktora głosowego na planie Mandalorianina. O! I są, były głosy, że on ma się pojawić w tym piątym czy tam czwartym odcinku, no ale jak wiemy się nie pojawił. No, no ma jeszcze teraz, trzy odcinki na to. Teraz to jest bardzo możliwe, skoro on, Bo-Katan ma szukać Mandalorian. Jest po to idealne podłoże, no to... nie? Żeby to zrobić. Tak, i generalnie ci wszyscy tam Mandalorianie z Rebeliantów, z Clone Wars i tak dalej, którzy się pojawili, no uważam, to by miało sens. Bo bardzo. Teraz jest taka otwarta furtka, nie? Możemy sobie wprowadzić jakiego tylko Mandaloriana sobie chcemy, nie? Bo wystarczy, że Bo-Katan tak. po niego poleci i go przyprowadzi. To jest tu, idealna sytuacja. Sabine, na przykład. Tak, na przykład. Właśnie z Rebeliantów. Ja uważam, że Sabine raczej będą trzymać na Sokę. Pewnie tak. Zobaczymy, mamy jeszcze trzy odcinki i naprawdę, no teraz jest bardzo duże pole do popisu. Jakby jeżeli faktycznie w ostatnim odcinku ma być jakaś też ta druga bitwa, bo wiemy, że mają być dwie bitwy ogólnie. Na pewno będzie. To jest pewniak, więc pewnie to będzie bitwa na Mandalor. Nawet zabawki już nam to zdradziły. Co? Nawet zabawki już nam to zdradziły, bo na przykład ma być zestaw Lego, który jeszcze nie ma zdjęć, ale tam ma być walka w tym zestawie Funk Fightera mandaloriańskiego z TIE Inceptorem. O. O ile dobrze pamiętam, z jakimś myśliwcem TIE, więc no wiemy, że będzie na pewno jakaś potężna walka na koniec. Tak jest. To będą mandaloriańskie myśliwce i TIE, nie? No, więc teraz możemy sobie wziąć jakiego tylko Mandalorianina chcemy, bo Bo-Katan po niego poleci i wrzucamy ich wszystkich do jednego wora, w jedno miejsce i robimy super bitwę. I tak jak ja mówiłem w pierwszych odcinkach, że ja chcę dobrą bitwę, to taką raczej bitwę faktycznie dostaniemy. Także ja jestem dobrej myśli. Tak, ale a propos też tych bitew, rozwala mnie to, że Mandalorianin ma 15 milionów dolarów na odcinek, a wygląda o niebo lepiej niż seriale Marvela, które mają po 10 milionów więcej na odcinek. Bo trzeba też umieć wykorzystać te miliony. Tak, na przykład taka She-Hulk, która na dół działa się tylko na ziemi i tam najcięższe, jeśli chodzi o efekty, to było zrobienie samej She-Hulk i Hulka, to ani to nie wyglądało dobrze. Tam w tym serialu nic, jeśli chodzi o efekty, żadna scena dobrze nie wyglądała, nie? Nawet najprostsza. A była droższa właśnie o 10 milionów od Mando, nie? To zresztą z Marvelem też jest w ogóle inna kwestia. O, to ale ja powiem teraz, tak. Ale to jest materiał na zupełnie inny odcinek. A nawet już wiemy na jaki, tak. Ponieważ, dobra, widzowie, ogólnie ostatnio odkryliśmy, że jest funkcja podcastu na YouTubie i prawdopodobnie z niej skorzystamy już niedługo, także możecie się czegoś spodziewać od nas i w sumie tyle, tak, więc już nie mówię. Przechodząc dalej. Do najważniejszego momentu odcinka. Końcowa scena odcinka. Mamy wahadłowiec. Znajduje go ten kapitan z Nowej Republiki. I tak jak podejrzewałem od razu, jak to zobaczyłem, jest to transportowiec, którym leciał Moff Gideon na swoją rozprawę. Ktoś go odbił i na miejscu znaleziono kawałek Beskaru. I ja uważam tak, jakby pomijając fakt, skąd by się tam miał wziąć Beskar, bo jeśli ktoś był w zbroi z Beskaru, to przecież by mu nie odpadł kawałek Beskaru od blastera, czy czegokolwiek. Czyli raczej po prostu, wiesz, takie rzucenie da niepoznaki, nie? Że wrobić, tak, wrobić ale... Mandalorian. Znaczy nawet nie wrobić. Nie, ja uważam, że nikt nie chciał wrobić Mandalorian, ale zaraz przejdę. Były przecieki. I tu się sprawdzają dosłownie wszystko, co się było tam w przeciekach parę miesięcy temu. Okej. Okay. W serialu. Według przecieków miało się pojawić Moff Gideon w mandaloriańskiej zbroi, co mówiłem też w analizie u ciebie tak, na tak, kanale. Mówiłeś, że ma mieć taką czerwoną zbroję. Taki stylizowanej zbroją Maula. Tak, coś w tym stylu. Maula? I ma mieć no w takich z tymi rogami, w tym A, sensie. A, dobra, okej. Okay. I ma mieć gwardzistów, takich, którzy byli w Ostatnim Jedi, tylko że w zbrojach z Beskaru stylizowanych na Mandalorian. Ja uważam, że po prostu ktoś wysłał właśnie tych gwardzistów już w strojach z Beskaru, żeby odbili Moffa Gideona. No i po prostu jeden z tych gwardzistów, no nie wiem, uszczerbał sobie zbroję czy cokolwiek, nie? Stąd Beskar. I to się idealnie łączy pięknie z likami, które właśnie były parę miesięcy temu. Dlatego ja uważam, że to będzie to. I przechodząc też dalej, kto by miał wysłać tych gwardzistów, żeby ocalili Moffa Gideona? Na przykład mógłby to być Wataszka z trzeciego odcinka Mando, który wysłał też TIE Bombery. I tym Wataszką idealnie mógłby być Admirał Thrawn, który mógłby się pojawić w finale trzeciego sezonu, mógłby zostać wspomniany. Tak. I tym sposobem pięknie przechodzimy do Ahsoki. Wszystko się ładnie składa. Naprawdę, ten finał coraz lepiej się zapowiada. Tak, i tu nawet nie jest jakoś naciągane. Tu się wszystko idealnie łączy w całość. Wiadomo, to nie musi być Thrawn, ale umówmy się, jak mają robić kolejnego jakiegoś niedobitka po Imperium, a Thrawna, no to chyba no to wszyscy zrobią wiemy, jak weźmie Disney. Ale właśnie, zobacz, no, stary, jak mamy przeskok jakościowy między pierwszą połową sezonu a drugą. W pierwszej połowie sezonu co chwilę nie wiedzieliśmy, do czego ten serial zmierza, nie? A tu, piąty odcinek, już wszystko wiemy,
wiemy, do czego trzeba zmierzamy. Trzeba było porozpoczynać wątki, żeby móc je teraz jakby połączyć, nie? No tak, poczęliśmy na to 5 odcinków, ale doczekaliśmy się tego. Trochę głupio, że połowa serialu jest beznadziejna, żeby móc coś rozpocząć i połowa jest dobra, bo to się w końcu zaczyna łączyć. Ja właśnie mówiłem o tym w którymś odcinku, nie wiem czy ty pamiętasz, ja mówiłem, że właśnie trochę się obawiam tego, że jeżeli oni będą tyle odcinków potrzebowali na ogarnięcie tego, to będzie za mało odcinków na nacieszenie się tym. I mamy właśnie 3 odcinki jeszcze na cieszenie się, zobaczymy. Może nam wystarczy, może nie, zobaczymy, no po prostu, jak mówisz. Ale no to, co się w tym odcinku stało, jak się nam wszystkie wątki zaczynają ładnie łączyć i tutaj już mamy mniej więcej, wiemy do czego ten serial zmierza w końcu, to uważam, że to może być potężne, naprawdę. I też dlatego, nawet mamy w serialu powiedziane, że ci piraci na 100% są powiązani z Imperium, tylko że no jak to wyjdzie, to już będzie za późno. I też oficer Moffa Gideona nie chciała dopuścić, żeby Republika została wysłana do tych piratów, nie? Więc ja uważam, że ci piraci też są w jakiś sposób powiązani i że Moff Gideon, Traun, piraci, że wszystko w tym serialu się nie działo przypadkiem. Nie, absolutnie nie. Bo mówię, dalej nie wiemy, kto wysłał te TIE Bombery w trzecim odcinku. Jakby to dalej pozostaje zagadka. Równie dobrze, ewentualnie nawet mogła jakoś ukradkiem oficer wysłać, ale oby tak też nie znaczy było. Znaczy nie, jak ona by miała chłopie wysłać, skoro ona siedzi teraz w Nowej Republice? Co ty myślisz, że to by się nie dało? Dałoby się jakoś, ale to byłoby no tak, słabe. Tylko, że ona jest za nisko postawiona, żeby to zrobić. Mówię, albo mów Gideon, albo Traun. Ja uważam, że byłoby to możliwe, ale nie chciałbym tego. Faktycznie niech będzie Traun albo ktoś może tam być inny. Możliwe, ale się tak nie okaże, bo Disney czegoś takiego nie, nie ma nie szans. Zrobił. Mówię, to jest niepotrzebne. Możliwe, ale niepotrzebne. No i wszystko zmierza pięknie do finału, na który ja bardzo czekam, bo po prostu będzie potężnie. Ja już to czuję. Jakby ten odcinek dał mi znowu nadzieję, którą trochę mi poprzednie odcinki odebrały, bo widzowie, ja w pierwszym odcinku miałem bardzo duże nadzieje do tego serialu, potem Ewy mi je ukrócił. I teraz je odzyskałem na nowo. Także znowu będziemy oczekiwać kolejnego tygodnia. Ten odcinek mi się naprawdę podobał, tak? Tak. Uczciwie, tylko żeby ten więcej Grogu i Dingerina, no kurde. Ej, czekaj, stop! Grogu nie było w tym odcinku w ogóle. Był Grogu, ale się pojawił na sekundę. No to prawie jakby wcale. Niech ten serial się zakończy na trzecim sezonie, jak już muszą robić, niech zrobił serial The Mandalorians, a nie Mandalorian. Już będzie spoko, wtedy można rozbić serial na wielu Mandalorian. Niech w końcu jakiś Mandalorianin, których widzimy od 4 odcinków w tlenie, któryś coś powie, no proszę. A nie tylko ciągle Mando, Bo-Katan, Paz Vizsla i Zbrojmistrzyni. Tam ich jest z 20 jeszcze przecież. Tak, nie żebym narzekał. Ale nie. Właśnie nie. Ta Bo-Katan nawet, dlaczego ona mówi, jak się przygotowują do ataku na Nevarro, skoro to Din tam najwięcej czasu spędził, to on powinien przygotować. Czy ona w ogóle na tę planetę kiedyś weszła? Czy ona weszła kiedyś na tę planetę? Nie przypomniałam sobie, żeby w Rebeliantach poszła, bo ostatnio skończyłem rewatch Rebeliantów, nie przypominam sobie. No właśnie. A Clone Warsów jeszcze całych nie zrewatchowałem, więc nie wiem. No, więc nie umniejszajmy tak Mando. No, napiszcie w komentarzach, tak. Nie umniejszajmy tak Dinowi. On tu jest głównym bohaterem. On powinien dostawać najwięcej atencji od nas, czy od kamery. Tak, a jeszcze a propos Mandalorian nowych, no to tu by idealnie też pasował Boba Fett, który ma się pojawić. Czekamy. Też przecieków. Czekamy na Boba Fetta. A jeśli wszystkie przecieki się do tej pory sprawdziły, no to... To ten jeden też. Że Boba Fett też się sprawdzi. A Lewy, wiem jak bardzo czeka. Zresztą pamiętacie, jak to Lewy powiedział? Mówiłem, jak bardzo czekam. Tak. No czekam na Boba Fetta. Tak, tobie tylko Boba Fett wystarczy, do szczęścia nic więcej. No i to będzie już na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie do Lewego na kanał, no i widzimy się za tydzień w omówieniu kolejnego odcinka. Zostały już nam tylko 3 odcinki i mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli będzie tak jak dzisiaj, to będzie dobrze. No i widzimy się już niedługo, jak już powiedziałem, za tydzień w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.